Siemanko. Słuchajcie, muszę wyjechać z trasy, bo musiałem się zatrzymać, bo już nagrywałem, ale mi się kamerka spierdoliła i postanowiłem ją położyć tu. Słuchajcie, dzisiaj o czym chciałem gadać? Dzisiaj do tego filmiku trochę mnie natchnął Marcin ze Strefy Rekinów. Pozdrawiam. Mianowicie upadnięte projekty, w sensie porzucone, gdzie potem się przewijają gdzieś tam na forach. O, muszę ruszyć. Dobra, już ruszyłem. Słuchajcie, upadnięte projekty, czyli takie projekty, specjalnie mówię źle, takie upadnięte trochę, no. Jeśli chodzi o takie projekty, no to powiem Wam tak, często się można z tym spotkać, jakie są główne przyczyny, jakie zagrożenia i co z tym się wszystkim wiąże, tak? No, słuchajcie, podstawowym źródłem, znaczy, kurde, słowa mi zabrakło. Podstawowym powodem, dla którego się takie coś dzieje, to głównie są pieniądze, czyli takie pieniądze, które trzeba przeznaczyć na naprawę. Ktoś nam naobiecuje, że nam zrobi za pół darmo, ewentualnie my na siłę się nie rozpytamy i na siłę próbujemy wmówić, że się da za takie pieniądze zrobić samochód. No to słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że swoje musi to kosztować. Dla niewtajemniczonych, jeśli mówimy o renowacji samochodu, o takiej pełnej odbudowie jego, gdzie rozbieramy wszystko do ostatniej śrubki, wykonujemy prace blacharskie, pokrywamy samochód, powiedzmy, nową warstwą farby, zabezpieczamy go, po czym go składamy i oczywiście jak są jakieś rzeczy do wymiany, no to wymieniamy, naprawiamy i tak dalej, to są grubo ponad 100 tysięcy złotych, a nawet i pod 200, to można takie sobie widełki zatrzymać między 100 a 200 tysięcy złotych i to jest renowacja samochodu, która kończy się finalnie, jeśli kończy się szczęśliwie, kończy się finalnie tym, że mamy fabrycznie nowy samochód gotowy do służenia nam przez następne, powiedzmy, 20 lat. Więc tutaj nie ma co się dziwić, że takie to są pieniądze, dlatego że ogrom pracy, która się z tym wiąże, to przeważnie kończy się na wielu miesiącach bądź latach, więc tutaj nie ma się co spodziewać, że ktoś będzie garażował nas samochód, robił go, zatrudniał wielu specjalistów z różnych dziedzin, dodatkowo kupował nam nowe części, robił remonty silnika w cenie 20 tysięcy złotych. O ile to kwota leżąca na stole, czy nawet tu przed Wami na mojej desce jakby postawić, no to jest fajna, jak mamy do przetracenia to na dziwki i koks przysłowiowy, ale jeśli chodzi o naprawę samochodów, to jest mało i potem często jest tak, że ktoś zakłada taki budżet 20-30 tysięcy, włożę, to będę miał nówkę, daje do specjalisty, żeby było śmieszniej, który mu też poobiecuje, że za te pieniądze mu zrobi i temat kończy się w ten sposób, że panu oczywiście, pan załóżmy chodzi, wymaga i żąda, pan, który to wykonuje do pewnego stopnia, jakby to spełnia, a w momencie, kiedy się robi sucho w portfelu i nie ma perspektyw na dalsze pieniądze, temat umiera, bo musi. Bo to jest naturalna kolej rzeczy. Oczywiście będąc uczciwym, ja jako osobnik uczciwy, mówię co, ile powinno kosztować, żeby było dobrze i mogę to ewentualnie zrobić tak, że będzie taniej, ale to na zasadzie takiej, że klient po prostu wie, że gdzieś będzie widać tą oszczędność. No ja, tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, na żadnym samochodzie nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie dotkną mnie oszczędności, bo to wiecie, to jest takie troszeczkę robienie na siłę błędów, tak? Bo ja na przykład wiedząc, jak powinno wszystko zostać wykonane, no nie mogę zakładać, że tutaj spierdolę, wiecie, no to jest takie wymuszone trochę. Oczywiście w tym fachu jest tyle różnych czynności, że właśnie da się gdzieś te skróty wykonać jakimś takim małą stratą. No słuchajcie, porównam to może do filmów, tak? Jeśli film oglądamy w Full HD, w Cinema City, w okularach 3D, to będzie ten sam film, który będziemy oglądać w DivX-ie, tak? Oczywiście ktoś, kto zwraca uwagę na szczegóły, takie jak jakość obrazu, jakość dźwięku, no od razu mi powie, że słuchaj, no film jest ten sam, no ale w DivX-ie no to nie wygląda tak jak w HD, czy tam nawet w sprzęcie domowym za 5 czy 10 tysięcy złotych. I właśnie tylko, że jeśli chodzi o kompresję filmów, to jest algorytm, gdzie jesteśmy w stanie przewidzieć, że
przy wybuchach nie będzie tego basu, bo będą jakieś trzaski. A jeśli chodzi o naprawę samochodów, no to są też punkty, gdzie można oszczędzić, gdzie coś może siąść i tak dalej, ale do końca też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie to siądzie. Więc spadając jakby z ceną, nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie to zepsuje, ale wiem, że to zepsuje. A jeśli już mamy robić coś dobrze jak jest, jak powinno być, no to trzeba się liczyć z tym, że zakładany budżet, bo to do Was klienci jest mowa, że może się powiększyć i na pewno on będzie duży. Na pewno będzie kilkuzerowy, no i to trzeba wziąć sobie, wbić do głowy, zapamiętać, renowacja samochodów to jest między 100 a 200 tysięcy złotych, w zależności od skomplikowania budowy takiego samochodu i od stopnia jego zniszczenia. A każde inne kwoty to jest po prostu pobielenie tak zwane. I często się właśnie zdarza, że ludzie nie mierzą swoich sił na zamiary i w przypadku takich odbudów myślą, że połowicznie załatwią ten sam efekt sobie, co w niemieckich katalogach tuningowych, jak ja je często przywołuję, bo tam fury błyszczą, felgi lśnią i ogólnie jest fajnie, tak? Ale i większość się właśnie na to napala i potem albo na własne życzenie, bo to też często jest tak na własne życzenie, że ktoś wie doskonale, że taka naprawa powinna kosztować tyle pieniędzy, ma połowę mniej albo 1/3 i nagle się okazuje, że jest sytuacja taka, że po prostu zaprowadza, fachowiec go sprowadza na glebę, no i jest problem, tak? Gorzej jak właśnie go nie sprowadzi, wtedy powstaje niedokończony projekt, bo tak jak Wam mówię, fachowiec robi do momentu, kiedy ma pieniądze, a jak pieniądze mu się kończą, no to jest porzucanie tematu, szarpanie się, odbieranie auta z policją, wywalenie go pod chmurę, żaby się potem pierdolą w tym samochodzie i tak to się kończy. Są też ludzie, którzy się nie znają w materii odświeżania, znaczy odświeżania, renowacji i tak dalej i dają się namówić na lakiernika, który im nawkręca, że za jakieś tam pieniądze im się zajebiście zrobi. Są dwa powody jakby takiej sytuacji. Albo lakiernik to jest frajer i robi zajebistą robotę, kurwa, za 1/4 ceny, albo po prostu jest paprok, kurwa, zwyczajny, tak? I wtedy, jeśli paprok zwyczajny myśli, że on tak zrobi zajebiście, usłyszy kwotę 20 tysięcy, obsra się po gaciach, zacznie go robić, potem będzie go klient nawiedzał, aby pan jeszcze to poprawił, tamto, no to on się w końcu skapnie, że to jest za mało pieniędzy i albo będzie miał umiejętności, wynegocjuje wyższą cenę i się jakoś dogadają i zrobi w końcu ten samochód, albo skończy się to po prostu awanturą, wystawieniem walizek i tyle było z roboty. Więc słuchajcie, to mniej więcej są jakby powody powstawania takich niedokończonych projektów, które widzimy w ogłoszeniu. A jakie są potencjalne przygody z takim samochodem? Więc słuchajcie, no to już jest jakby do lakierników, no to już wiecie, ale tak powiem to ogólnie, bo ja lubię mówić jak jest. Więc sprawa się przedstawia następująco. Jeśli weźmiemy taki projekt, no to musimy się liczyć z tym, że jeśli on był dosyć głęboko posunięty w tym swoim faflunieniu albo fachowo zaczęty, no to wtedy już nie mamy się co martwić, ale generalnie żaden szanujący się fachowiec żadnemu inaczej, bo może to dokończyć szanujący się fachowiec, jak się go dobrze poprosi, ale przeważnie odpowiedź fachowca, który ma to kończyć, jest tak, że to, co zrobił poprzednik, z reguły jest do poprawki. Czyli może się zdarzyć, że będziemy dwa razy płacić za blacharkę. Więc czy to jest komuś potrzebne? No nie do końca, więc lepiej od razu założyć większą kwotę, niż potem płacić dwa razy za tą samą czynność. Bo powiem tak, ja miałem na przykładzie klienta z klubu Forda Probe. Wspominam dziada do dzisiaj, bo to jest zwykły dziad. Jak kiedyś dotrzesz do tego filmiku, to wiedz o tym, że jesteś zwykłym dziadem. I będę miał to z czapy, przynajmniej jak to obejrzysz. I sytuacja wyglądała w ten sposób, że ja wtedy jakby troszeczkę w desperacji postanowiłem zrobić mu ten samochód w bardzo niewielkich pieniądzach. Zresztą on jest na moim profilu, możecie sobie go zobaczyć. W niewielkich pieniądzach, gdzie chłopak chodził tam, szukał z lupą i tak dalej. Finalnie zapłacił, odebrał, ale tyle, co ja się kurwa z nim naprzeżywałem. To jest jedna rzecz, a takiego odgruzowywania to już dawno nie widzieliście.
Ja gdzieś też mam zdjęcia, jak ktoś tam będzie bardzo chciał, no to mogę poszukać. W każdym razie o co chodzi? No, gościu jeszcze nie dosyć, że nędzne pieniądze mu zaproponowałem, to jeszcze dodatkowo on sobie zażyczył rabatu, no bo przecież kurwa dał mi zarobić, tak? I kuriozalnym wręcz, albo takim, nie wiem jak to nazwać, takim argumentem, który miał za tym niby przemawiać, jest to, że pan wydał już w lakier 17 tysięcy. No słuchajcie, no myślałem, że jaja to mi opadną na glebę, bo kurwa ja mu wziąłem połowę tej ceny. Naprawdę, no to były śmieszne pieniądze. Ostatni raz, kurwa, już tak nie będzie. Ale wracając, bo to było parę lat temu i człowiek był głupi, ale mądrzeje. No ale wracając jakby do tematu, tym argumentem było to, że on wydał już 17 tysięcy złotych na lakier. Na lakierowanie jakiejś tam blacharki i tak dalej. Tylko ja mu mówię, słuchaj, miejmy to z czapy, ty dałeś te kurwa pieniądze dwóm moim poprzednikom. Mówię, i zobacz, co oni ci zrobili. Tam było tak nasrane. Wyobraźcie sobie, że goście mu kurwa wzięli, wmówili, że to jest lakier specjalny dla niego i podali mu dwa różne numery, dwóch różnych kurwa kolorów, pomieszane w jakiejś tam proporcji i to jest twój specjalny numer. Oczywiście to wszystko było obsrane jeszcze bezbarwnym, bo to nie można nawet powiedzieć, że to było wylakierowane, tylko to było obsrane. I gościu właśnie dał dwa razy do chujowego fachowca, a gdyby przyprowadził to do mnie i dałby mi tą kwotę, którą tak mi kuł oczy, że on tyle już zapłacił, to wtedy by miał to wszystko porobione, mniej nerwów, mniej stresu i tak dalej. Więc tu możecie, klienci, jak będziecie ten samochód gdzieś zaprowadzać do fachowca, spotkać się w ogóle z nową ceną, nową robotą i tak jakby to, co do tej pory zapłaciliście, w ogóle nie istniało. Więc tu też trzeba się nad tym zastanowić, jak to ma wyglądać, czy wy chcecie od razu płacić, czy w ogóle lepiej się tego jakby nie tykać. Bo to jest taki właśnie, mówię, temat rzeka. Projekty są też niebezpieczne dla lakierników, o tym trzeba też wspomnieć, bo z reguły za taką właśnie, za takim ogłoszeniem proszę mnie dokończyć samochód, który był tam zaczęty, z reguły to się też może z tym wiązać, że pan po prostu szuka jelenia, nie miał pieniędzy, ktoś go kurwa pogonił, rozgrzebał, kurwa, panu się skończyły fundusze i szuka następnego jelenia, który podokańcza i tak będzie woził z warsztatu do warsztatu. Robota i tak nie będzie zrobiona tak jak należy, a dodatkowo jeszcze kurwa każdemu zawróci dupę i de facto też sobie, tylko może sobie z tego nie zdawać sprawy, może myśleć, że jest cwaniak. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o takie niedokończone projekty z ogłoszeń, jest to swego rodzaju mina. Dwa razy trzeba się zastanowić, co tu się odpierdoliło, że ten projekt się skończył. I to zarówno dla lakierników, jak i dla klientów. No musicie, przede wszystkim klienci, musicie mierzyć siły na zamiary. Ja wam tu przedstawiam nie wydumaną jakby kwotę, gdzie ja będę sobie tańczył na Bali, tylko będę godnie zarabiał, więc to nie jest jakiś tam kurwa wymysł szatana, tylko to są po prostu miesiące, o ile nie lata ciężkiej pracy, latania za spinkami, latania za śrubkami, latania za wszystkim. I tyle to mniej więcej kosztuje, jeszcze materiały do tego doliczmy, utrzymanie warsztatu, amortyzacja sprzętu, bo przecież wy nie będziecie mi przynosić wiertarki, jak się zepsuje, tylko ja muszę kupić ją sam. Jak ją muszę kupić sam, to nie wyjmę przecież z własnego garka, żeby ją kupić dla was. Więc słuchajcie, takie są mniej więcej realia projektów, które upadły, a lakiernicy muszą uważać, bo mówię, często, szczególnie młodsi, którzy zaczynają, często niedokończony projekt równa się problematyczny klient. Równa się coś jest nie tak, miejmy oczy dookoła głowy i chodźmy z dupą przy ścianie, żeby nie dać się wydymać. Także słuchajcie, żeby nie było niedokończonych projektów, ja życzę klientom, którzy zaczynają zabawę, dużo pieniędzy na to, mierzmy siły na zamiary, a lakiernicy po prostu uważajmy na to, co się dzieje, patrzmy dookoła głowy, zabezpieczajmy się, po każdych etapach bierzmy zaliczki, bo coś z tym samochodem ewidentnie jest nie tak. Słuchajcie, tyle na dzisiaj, trochę się przedłużyło, dłużej niż ostatnio. Tymczasem ja kończę. Na razie.